I Paweł Zareszny pisze tak. Dyskutuję z Michałem Probierzem, młodym trenerem Jagieroni. Nie bardzo rozumiem, dlaczego dokupuję do Grosickiego następnego hazardzistę Gevoriana. Nie boi się? To, co słyszę, po prostu mnie rozwala i długo nie mogę wyjść z podziwu. A co mnie obchodzi, co oni robią po treningach i meczach? Niech sobie grają jak za swoje. Ja bym nawet zorganizował w jadze własne kasyno, a kontrakty wypłacał piłkarzom w żetonach. Same wszyscy i tak przegrywałem, więc forca zostaje w klubie. A o 21 kasyno im zamykam i muszą wracać do łóżek, wyśpią się. Muszę przyznać, że daleko ten Probierz zajdzie.